You got to let it go. You got to let it go. Wow. Wake up, no to mam dla was coś do vloga. Pokażę wam paradę. Patrycja szła, widziałaś? Ale co? Pani miała strój. Nie widziałam. Jakie trole! No, czad, czad, te włosy, jak to postawili. Dziadek jak przeżywa, czad. No, czad, a ja ci mam w tym. Jezus. Ojej, o to jak idzie w tym czymś. Jacie, jaka słodka, nie wiem nawet co się dzieje. O, dobre, jak się kończy monopol. O, misie jakie. Ty, a to z mojego chyba syna szkoły, bo takie stroje mają. Co to jest? A nie, Glenin, nie. Kasia! Tam na jakim ciągniku, kurde! Harry Potter. Harry Potter. Rudy. Thank you. We might win a playground made of recycled toothbrushes. Thank you. Oh,
Moja brygada jest w oknie i cię patrzy, bo jak tak, to ich nagram. Uwaga, paczają czy nie paczają? Nie paczają chyba, albo ich nie widać. No nie mówcie, że ich nie widać i że nie są w oknie. No co za ciołki małe. Chyba, że są gdzieś na zewnątrz. Tego nie wiem. Szkoda, bo bym ich nagrała. Myślałam, że będą w oknie. Wow, zobaczcie, co się dzieje. Ha. Teraz fajnie, że nie mamy akurat wizji, ponieważ wszyscy są tutaj na zewnątrz. O. Jakie warkocze mają na ogonach, widziałaś? Baby! Halo, królas! No i dzień dobry, dzień dobry. Tak zaczynamy kolejny dzień vloga. I zaczynamy od naszej pięknej poradny takiej, od Gala Days. Także super sprawa. Postaram się Wam nagrać jak najwięcej mogę. Właśnie mi się mucha chyba przykleiła. Ale to nic. Hej, ale świetnie. Ale smród, Wam powiem, się niesie. Ale fajnie, bo akurat wiem, że to posprzątają. No pięknie to wygląda, Wam powiem. Cudownie. Cudownie. Ale będziecie miały fajny vlog. Ja się bardzo cieszę, bo w sumie takiego jeszcze nigdy nie nagrywałam. I tak naprawdę przypadkiem to nagrywam. Przypadkiem mi się udało to nagrać. Jak fajnie machają Wam. Super. Przypadkiem mi się udało to nagrywać, dlatego że wybywam właśnie z synkiem, słuchajcie. Wybywamy do Maka, ja idę na kawę. Mały idzie ze mną na kawę. Patrzcie, ile tych koni jest, jak to pięknie wygląda. Czekamy jeszcze na Oliwię. Oliwia się oczywiście ogarnia, jak sojka za morze. Patrzę, czy włączyłam kamerę, ale włączyłam. Ale świetnie to wygląda. Piękne te konie. Cześć, siema mi powiedział, gdzieś? Koń tak do mnie tak zrobił. Super! Ale to... Pięknie! Machaj do konia! Bo pani pomyśli, że ty za karę tu stoisz. Śliczne te konie. Piękne. Świetnie to wygląda. A tu chyba jeszcze, patrz jakie tu konie. Tutaj jeszcze konie stoją. Wystawa. Także bardzo się cieszę, że wam mogłam pokazać to na vlogu. Patrz, jak dziewczynka mniejsza jedzie. A tam jaki z grzywką fajny tam, tylko żółtego. Jaką ma grzywkę? Fryzjera nie był. O, a ten go w tyłek ugryzł, widziałaś? Gdzieś? Synek. Ten ugryzł go w tyłek. Siema. Siema, koń. Patrzę, czy idzie Oli, ale jeszcze jej nie widzę. Ale super. Jaka dziewczynka. Czad. A patrzcie, jakie tu są dwa fajne. No mam nadzieję, że Wam się taki vlog też podoba, coś troszeczkę innego i przynajmniej coś bardziej szkockiego. O wiele bardziej szkockiego. Bless you!
fair. Czek. Ale się posrały konie. Grazie. O, i dzieci. Mamo dzieci. Ten jaki duży. Wow. Wow. Jaka ładna dziewczyna. Na koniu. Ładna dziewczyna na koniu, słuchajcie. Proszę mnie tu bez skojarzeń. Ile ich jeszcze? O, siema. Mówi wam dzień dobry. Kłania się wam. Siema, koń. Siema, koń. Uuu, kolejka dziewczynka. Super. Tak. O, ten jaki wielki, wow. Ten biały. Ale tak. A ten ma jakie te? Widziałeś, jakie ma? Misiu, jakie ma te? No, przy kostkach te włosy. O, mówi siema. Siema. Tak? A, no. No. A to dawno. Ja miałam zebrę. No, a Oliwii, jak mi było widać, tak dalej nie widać. Chyba się na nią nie doczekamy. Jezus, ile wam nagrywam? 4 minuty. Spoko. Mam nadzieję, że się nie znudzicie. No, ale tak to wygląda. Tak wygląda u nas po prostu Gala Days i tyle. Także mam nadzieję, że wam się... Wow, jaki wielki. Wow. Ale czad. Ale duży ten, nie? Wysoki. Wow. Ale patrzcie, każdy jest inny. Każdy z tych koni jest z tej innej tam parafii. Wiecie, o co chodzi? Tej maści, czy jak się to tam zwie? No ale co drugi, to fajniejszy, wam powiem. Nigdy nie jeździłam konno. Nigdy. Ale za to uwielbiam ten tupot taki. To takie stukanie. Tak jak dziewczyny idą na obcasach, to coś mniej więcej takiego. Wow, ten jaki ma, ten jak pięknie ubrany. Czerwone ma. Co? No, mówię ci, że widziałeś, jak się posrakały tu wszędzie? Będą musieli to sprzątać później. O, wkurzony. Mówię, kurde, muszę jeszcze taki kawał jechać. Dostają. Ale spoko, nie? Panie sobie jadą w ogóle na koniach, słuchajcie. Ogarniają sobie telefony. Luz, luz, nie? Ten jest piękny. Patrzcie, jakie ma te. Jakie ma takie, no, takie coś na kostkach, na dole. Piękne. I tutaj jeszcze przy głowie ma takie też taki znaczek. Piękne. Piękne. Czy to moje dziecko, to ja nie wiem. Ale czad! Ale ile ich jeszcze, słuchajcie? Nie wiem, wszystkie konie chyba z okolic. A to jaki mały. Ale fajne. Gdzie... I co, światła są wyłączone? Nie można przechodzić? Można. A gdzie on jest? Można, chodź. Chodź, Misiu. Ale ich dużo. Tu jest ulica cała, jak widzicie, wstrzymana. Tu jest wstrzymana przez właśnie policję. I oni jadą tylko tędy. Ale czad. Czad jak nic, naprawdę. Fajne. Chodź, jaki chłopiec, nie znasz? Jaki ma? O, jaka dziewczynka! O, jakie to małe! Wow! Ale czad! Dobra, chodź. Ojej, zobacz, jaki mały! Wow! Ha!
i to by był koniec już całej parady. Koniec parady, sprzątają. No i okidoki, słuchajcie, my już właśnie skończyliśmy naszą paradę. Jak widzicie, już jest ruch puszczony, powolutku już jadą. Tam już jechało te auto, które, słuchajcie, ogarnia cały nieład artystyczny, który się wydarzył przez przypadek na ulicy. No, czyli muszą posprzątać kupy, że tak powiem delikatnie. No i co? My idziemy właśnie do Maka. Nie wiem, co sobie będzie chciał. Ja mam ochotę na pewno na kawę, ale mam też ochotę na szejka bananowego. I tak, nie wiem. Mam dylematy. Miała i z nami Oliwia i nie wiem w końcu, czy idzie, czy nie idzie. Miała nie sobie zobaczyć. Ale to co? To nie kupuje sobie butów? Powiedziałem, że nie idzie. Zadzwonię, bo nie mam pojęcia, o co jej chodzi. No, także ja odezwę się może troszeczkę z Maka. No skoro już wam to nagrywałam, to myślę, że pociągniemy sobie jakoś vloga. No, to się dzisiaj szykuje, wam powiem. Wszyscy po prostu z całej parady, ale to prawie, że wszyscy będą u nas, zawitają u nas. Ostatnio mieliśmy kolejkę w ten dzień, co była parada, albo nie wiem, środa, czwartek. To mieliśmy kolejkę, słuchajcie, taką, która się zawijała od nas wychodząc. Przed naszym fish shopem, aż tam po tą kawiarnię taką. No, także, no powiem wam, że grubo będzie i dzisiaj będzie to samo. Także no, po prostu masakryto, nie? Masakryto, a pogoda jest przepiękna. Także ja już to widzę, co to dzisiaj się będzie działo. Odzywam się do was niebawem. No i hejo, hejo, słuchajcie. My już dotarliśmy, już jesteśmy zamówieni, obsłużeni. Ja sobie wzięłam jakiegoś wrapa, garlic crispy, jakiś chicken, coś tam. Wzięłam sobie karmelową kawę frappę. No wiem, właśnie ciulowe mają teraz, że ma te, że z... Ty ile tych sosów sobie wzięłaś jednak? What? Sweet curry, dwa... To jest, ile? Ale te sosy są za free. Ale po co ty tyle tego wziąłeś do domu? A. Mi synek sobie wziął 20 chicken nuggetsów. Wziąłeś jeden, a reszta gratis? Mhm. Czad. No, także siedzimy, wcinamy i muszę wam powiedzieć, że jest masa już ludzi, a jest godzina nawet nie wiem która, nie chcę mi się patrzeć teraz. Ale pewnie jest jakaś chyba 12, nie? Synek? Nie wiem, bo nie widzę. Nie mam teraz zegarka, bo do was opowiadam. Także Oli z nami na razie nie poszła, bo się nie zdążyła oczywiście wysztytować. Bo jak to Oli, jak to na Oli przystało, ona zawsze musi, wiecie, cała się wyszykować od stóp do głów. Taki mamy widoczek. Mało widzę, bo słońce bardzo razi. O! Parking już będzie cały zapychany. Z racji tego, że już naprawdę bardzo dużo się dzieje. Wszyscy już od rana. Ja dzisiaj to chyba o 7 już w ogóle się obudziłam. Słuchajcie, ogólnie tak pierwszy raz. Bo bardzo dużo ludzi hałasowało nam pod domem. No bo już piją, imprezują od samego rana. Dobra, my będziemy wcinać. Tak, synek? Wcinamy i spadamy. No pokaż, chicken nuggetsy. Wow, ile jest? 20? 20 za 3 funty. Za 3 funty, czad. 20 za 4 funty, tak? A, 3,99. Opłaca się za 4. Bardzo się opłaca, jeżeli są dobre. Jak ci smakują, to super. No dobra. Nie, ja tobie nie będę. No curry sos może być dobry, zaś się otworzę, poczekaj. No, także ja się odzywam później. Życzę oczywiście wam smacznego, jak jesteście w trakcie posiłku. I co? I do usłyszonka.